serdecznie zapraszam na kolejny odcinek rowerowy. Dzisiaj celem odcinka będzie zaprezentowanie Wam pewnych zmian na kanale, jakie zajdą, i to wszystko zrobimy jadąc sobie trasę po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Tą traskę właśnie sobie w domu przyszykowałem. Ona stąd się zaczyna, mniej więcej 44 km będzie miała. Na tej trasie też zaznaczyłem, moi drodzy, kilka takich ciekawych punktów, to sobie je zobaczymy. Niestety pogoda jest nie najlepsza, więc jak widzicie, zapowiadano opady dzisiaj na popołudnie, więc ja tak dosyć wcześnie chciałem wyruszyć. Jakiś samolot tu przeszkadza, bo niedaleko jest lotnisko. Więc już w takim stroju, ale nisko poleciał, w takim stroju jesiennym dzisiaj, więc długie spodnie, cieplejsza kurteczka, taka jeszcze nie całkiem jesienna, ale też taka wczesna jesień, powiedzmy, mamy 15 stopni. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek, także zapraszam serdecznie. Jakie to zmiany na rok nadchodzący, sezon nastąpią 24-25, więc przede wszystkim uporządkuję troszkę kanał. Właśnie patrzę, że tutaj sporo jest osób zbierających grzybki. No, zrobiło się, jak widzicie, już tutaj troszkę chłodniej, taka jesienna pogoda. Ja zaraz ruszam dalej, ale chciałbym Wam przedstawić, jakie zmiany przede wszystkim nastąpią u mnie na kanale, więc ponieważ pojawiło się sporo nowych filmów, ponad 300, to wypadałoby je po prostu uporządkować. No i pojawią się nowe kategorie, zamiast tej jednej, takiej ogólnej, no to będzie kategoria na rower, i tam wrzucę przede wszystkim relacje z ultramaratonów, z bikecraftingu, z wypraw rowerowych, ale też krótsze przejażdżki, no i też testy sprzętu, bo to po prostu będzie taka wspólna kategoria, wszystko związane z taką praktyczną jazdą na rowerze. Druga kategoria to treningi, no i tam oczywiście pojawią się zasady treningowe, i teraz, ponieważ nisza jest tutaj taka, że ja jestem starszym zawodnikiem już, no to po prostu będą to przede wszystkim treningi dla osób w moim wieku i w wieku już nie w wieku 26 lat, to te treningi są zupełnie inne,
Inne są zasady treningowe troszeczkę, więc to będzie dla osób, które chcą pojeździć na rowerze bezpiecznie, ale jednocześnie chcą mieć z tego dużą przyjemność i brać udział w ultramaratonach, nie bać się tych tras, przejeżdżać je z impetem na wysokich miejscach, jak na swoją kategorię wiekową, bez żadnych kontuzji, z przyjemnością. Jest to możliwe, także można zrobić trasy bardzo długie i podchodzić do nich naprawdę na luzie, bo nie jest to nic trudnego i myślę, że po prostu trzeba trenować, ale te treningi właśnie muszą być dobrze rozpisane i tutaj planuję to pociągnąć troszkę ten temat. Również w tym sezonie zrobimy sobie, może zaktualizujemy kilka rzeczy, a tam wrzucę do tej kategorii treningowej właśnie te filmy związane z trenowaniem w wieku 50+. Ostatnia kategoria, bo będą tylko trzy, to będzie kategoria live, czyli Zwift Live, Ruby Live, czyli zapisy live z naszych treningów zimowych, po prostu przed komputerem, na trenażerze. Z tą grupą, która pamiętacie, że będziemy startowali, mam nadzieję, że się uda w Mistrzostwach Polski Zwiftowych zrobić taką grupę 50+, gdzie wystartujemy wspólnie. Staramy się, mam nadzieję, że się nasza grupa utrzyma, że będziemy razem to wszystko dalej kontynuowali, to co było 2 lata temu, to co było rok temu, to też i przetrwa do kolejnego roku. Także zmiany w porządkach na filmach. A druga rzecz to jest, jak już zapewne zauważyliście, dodany przycisk wsparcie kanału. I w cenie 7,99 będziecie mogli zostać wyróżnieni jako widzowie. I to też pomoże stworzyć taką społeczność ludzi, którzy nawzajem się wspierają. No, lubię otaczać się ludźmi, którzy mi dodają motywacji. Ja też dodaję innym motywacji. Dzięki temu można dużo więcej osiągnąć niż kiedy ktoś wam, no nie wiem, mówi, że to jest, że coś zrobicie źle, no podkopuje wam skrzydła. Takich rzeczy unikam. Chciałbym stworzyć taką społeczność rowerzystów, którzy nawzajem się szanują i nawzajem dodają sobie motywacji. To pomaga w osiąganiu sukcesów. Jest to możliwe. Nie trzeba być, słuchajcie, mistrzem świata, żeby o kolarstwie dyskutować na pewno. I nie trzeba być mistrzem świata, żeby w ogóle trenować. Nie trzeba być wyjątkową osobą, żeby startować w ultramaratonach. Więc od tego zacznijmy, że też ten poziom taki, który reprezentujemy, że jakby nie musimy zawsze patrzeć się i porównywać się z mistrzami świata, bo wiadomo, zawodowym sportowcem ja nigdy nie zostanę i wielu z was zapewne też nie ma takich aspiracji, ale to nie znaczy, że nie możemy mieć takiego poczucia, że nasze treningi są po prostu dla zdrowia dobre i kierujemy się takimi zasadami, jakimi kierują się też sportowcy. Tylko że na oczywiście innym poziomie i dlatego na tym kanale znajdziecie takie wytyczne, takie rozpiski treningowe, które pozwolą wam w bezpieczny sposób również startować w bardzo długich, zdawałoby się męczących wyścigach, a tak naprawdę wcale nie są one aż takie wyczerpujące. Warunek, że musimy się do tego odpowiednio kondycyjnie przygotować i po to ten kanał powstał, po to to wszystko jest, żeby cieszyć się długo dobrą kondycją, dobrym zdrowiem. Więc wsparcie kanału pozwoli stworzyć taką społeczność, wyróżnić osoby wspierające w jakiś sposób, a dostaniecie też dostęp szybszy do filmów. Teraz druga kategoria, która powstanie, to będzie kategoria kolarz i tutaj będą już konkretne korzyści. Mianowicie te wszystkie trasy, które ja tutaj robię, do tej pory było tak, że ja z żadnych z tych tras nie udostępniałem publicznie GPX-ów. Chyba że ktoś mnie o to poprosił, to wysłałem, ale teraz zrobię coś innego, ponieważ widzę, że dużo osób pyta się, a to są trasy, które ja sam opracowuję, to nie są jakieś gotowe traski. Te trasy nigdzie ich nie znajdziecie, one są tworzone nie w oparciu o gotowe szlaki rowerowe, tylko często są to nieznane zupełnie połączenia, bezpieczne połączenia,
sprawdzone, czy to będzie rower gravelowy, czy rower szosowy, czy tylko na MTB, to wszystko dostaniecie w opisie. Dostaniecie też możliwość ściągnięcia takiego GPX-a z opisem trasy, z najważniejszymi informacjami, jak to przejechać, jak się wybrać, jak się przygotować, czy jest to trasa bezpieczna, na co zwrócić uwagę. No i oczywiście będzie relacja z tego w postaci filmu też dołączona, a to wszystko właśnie w kategorii, która powstanie, czyli w kategorii kolaż. Ona jest w przygotowaniu, muszę na to poświęcić trochę więcej czasu i sukcesywnie będę dodawał te archiwalne też trasy, też powstaną nowe trasy. Także myślę, że dużo ciekawych zmian. Ja będę miał trochę chyba więcej czasu, mam nadzieję, teraz w nadchodzącym sezonie 24-25. Już nie chcę aż tyle jakby brać sobie na głowę i trochę więcej czasu na to poświęcić, więc trochę to zaowocuje jakby tego typu pracą, która się wam na pewno przyda. A ja za chwilkę lecę, jak widzieliście tutaj, pogoda na razie jest bez zmian, czyli nie mamy deszczu, to jest super. Także ruszam, bo tutaj troszkę zaczynam marznąć już. Chyba trzeci raz nagrywam ten film, moi drodzy, więc pora ruszyć już w trasę i zapraszam was na dalszy ciąg tej przygody po dzisiejszej po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Ten fragment, który tutaj mijałem, to jest fragment podgórski, moi drodzy. Tutaj mamy tablicę informacyjną. To był rezerwat przyrody Dolina Strzyży. I w tym rezerwacie, jeżeli chodzi o florę występującą tutaj, to jest to roślinność podgórska. Na przykład grąd subatlantycki, kokorycz wątła, paprotnica krucha, przetacznik górski, tojeźdź gajowa. No ale widzicie, tutaj są bardzo duże wzniesienia i też wspinamy się na kilkadziesiąt metrów nad poziom morza też nierzadko. A tojat dziubaty tak wygląda też. I mi się wydaje, że tojat może być rośliną trującą, tak jak sama nazwa wskazuje. Ciekawy jestem, muszę to sprawdzić w domu. Także jedziemy dalej. Powoli zbliżamy się do miejsca, które zwie się Polaną Cesarza Wilhelma. No i ja się zbliżam już, zaznaczyłem sobie wcześniej to miejsce, tą polankę. Za 114 metrów niby coś należy znaleźć, no zobaczymy. No ja tą trasę znam, ale do tej pory tego miejsca nie szukałem specjalnie. No to gdzieś tu pewnie jest. Polana Cesarza Wilhelma. Ja myślę, że ona jest, tylko nie przy drodze. Należałoby jej szukać
tutaj schodząc gdzieś z tego lasu, ale to są te rejony. W każdym bądź razie może jeśli była, to może kiedyś, dawno temu, a teraz już jej nie ma, bo zarosła, chociaż, a może jest tutaj. No i gravelem można pojechać taką drogą, a rowerem MTB można pojechać taką, jaką widzieliście na filmie. I teraz pytanie, co wolicie? Czy przyjemnie, ale trochę może bardziej monotonnie, czy trochę bardziej ubłocić się, upokorzyć, może zaliczyć glebę, ale jednak mieć z tego większą frajdę. Zbliżamy się do takiego punktu zwanego Małymi Bieszczadami. Małe Bieszczady właśnie. Małe Bieszczady przed wami. No teraz to widzicie, dlaczego to się nazywa Małe Bieszczady. Super, lecimy dalej. No naprawdę, tam nie wiem, czy na kamerce będzie to widać, tam w oddali, no są faktycznie takie góry. No można się poczuć przez chwilę, jak w Bieszczadach. Pamiętajcie, że kamera niestety wypłaszcza ten obraz i pewnie on nie będzie tak widoczny, by trzeba było tu z aparatem podjechać kiedyś. Punkt z ławeczką widokową, a żeby się do niego dostać, to trzeba tą drogą wejść do góry. Thank you.
No i miejsce zwane Kamiennym Kręgiem. To jest to, tutaj właśnie. A my lecimy dopiero do Oliwy. Jeszcze sporo drogi przed nami, a tu dużo się już działo. No mówiłem, jazda na MTB to jest intensywność do trzeciej potęgi. Tutaj ta droga, którą idę teraz, ona powinna nas doprowadzić do punktu widokowego. On jest, widzicie, gdzieś tu u góry. Tylko wydaje mi się, że tam trzeba pojechać, że ja tu gdzieś... O. Dokładnie, tam trzeba było... Tak jak ci chłopacy jadą. I to jest ta droga do góry, do tego punktu widokowego. Właśnie tutaj przy tym pieńku. Ale podejście, jak w dżungli. Ale już niedaleko. Jesteśmy na szczycie. Nie powiem, męczące jest to wejście, słuchajcie, tutaj no te kilkadziesiąt metrów trzeba podprowadzić rower, nierzadko pod takie dosyć strąsze podejścia. Dobrze mieć kolce w butach, po prostu przyda się. I sami ocencie, czy warto, czy nie warto. Taki jest widok. Co my tu mamy w ogóle? Kamienna twarz. Czyli taki kamień, słuchajcie, tutaj jest. Ale nie wiem, czy tu, czy raczej na dole. To jest pytanie. No dobra, ja polecę tu. No i myślę, że jakoś dojadę do celu. Tu jeszcze taka ciekawostka, gdyby ktoś trasy szukał, tej na przykład, no to to jest trasa rowerowa. Czerwona. No i jadąc nią na pewno można sobie objechać pewne fragmenty, które mogą być zbyt ciężkie dla po prostu mniej doświadczonych rowerzystów. To tyle. Thank you.
i charakterystyczny punkt, takie skrzyżowanie czterech dróg, a będzie jeszcze chyba jedno, gdzie się krzyżuje sześć dróg chyba ze sobą. A ja lecę tu, ale będę wracał tu tą drogą tu i potem będę jechał też tam. Także taki jest plan. A to miejsce to parking przy Brodzieju, czyli można tutaj sobie podjechać, auto zostawić i ruszyć rowerem, na przykład szosowym, i kręcić rundki tutaj po tym asfalcie albo na gravelu. Tam dalej też jest fajna szutrówka, a ja się zdziajałem, bo tu jest pod górkę, czego nie widać. O, teraz dopiero ustąpiło, ale tak to cały czas było pod góreczkę lekko. No i to jest już Gdynia. O, tutaj mamy jednego zawodnika. Właśnie o tym mówię tutaj. Także przy okazji, jak ktoś się wybiera tak na trasy nieuczęszczane, samochodowe, w lesie, na ten rower szosowy i bardzo ten ruch przeszkadza samochodowy, to tutaj znajdzie takie krótkie odcinki, ale zawsze do treningów. Tutaj, moi drodzy, gdzieś jest pomnik przyrody, drzewo. Właśnie je minąłem chyba. A pytanie tylko, gdzie? Słuchajcie, to jest chyba tutaj. Chociaż chyba nie. Chyba, że słuchajcie, tam. Idę zobaczyć. Może znajdę. I to jest gdzieś, o właśnie, przy tej ścieżce tutaj wychodzącej. No nie, to na pewno nie jest to drzewo. Może to jest trochę dalej po prostu ten pomnik przyrody. No, pomnika przyrody mi się niestety znaleźć nie udało. No, wilgotno jest. Tereny tutaj są wilgotne. To jest półmetek właśnie trasy. Teraz będziemy jechali już z powrotem tutaj prosto i mam nadzieję, że wrócę przed burzą czy przed ulewą, która tutaj cały czas wisi nade mną i mam nadzieję, że mnie nie spotka. Także lecę, szkoda czasu. Wiecie, czemu ja tu wjechałem? Bo tu miał być pomnik przyrody. I to widać, jaki to jest tu pomnik przyrody. To jest droga, gdzie jest pomnik przyrody faktycznie. No można sobie to obejrzeć, cóż. Tak to wygląda.
Dobra, pojadę górą. I powiem wam, że takich pomników przyrody to ja nie chcę oglądać, ale pokażę wam, bo... Bo naprawdę, tutaj... Ktoś zaznaczył pomnik przyrody. No i kojarzycie to miejsce, co mówiłem, że stąd będę wyjeżdżał i wjeżdżał tutaj. No i właśnie tutaj wjeżdżamy. Tak trzeba kilometry nabijać, kombinować, żeby coś tam z tego wyszło. Nie no, żartuję. Fajnie jest. I tu po prawej stronie, gdzieś w tym lesie są dwa źródła potoków. Nie będę teraz szukał ich oczywiście, ale gdzieś tam są. Gdzieś za tymi krzakami pewnie. No i kolejny punkt na naszej trasie, która troszeczkę pojedzie single trackami. One się nazywają, to jest Bigfoot. Bigfoot Works Bike Park. Nie tak dawno to powstało, myślę, że 2 lata temu mniej więcej. I tych tras jest sporo, fajnie są opisane tutaj. Jest legenda do tego. Tu macie łatwe, bardzo łatwe, średnie, prawda? Tutaj elementy techniczne, uskoki, no i T4, T5 o trudności miejscówką górskim, prawda? I T6 bardzo trudne, niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie, a my pojedziemy tu. I my skręcamy, czekajcie, tu jesteś, tu jest ten start, ale to mi się wydaje, że ja chyba pojadę kawałek tą szósteczką tutaj, czyli pod prąd pewnie niestety. Szóstka to jest Wiedźma T3, czyli średniej trudności, o ile się nie mylę, bo tak wytyczyłem, zobaczę jak jest, warto się z tym regulaminem też tutaj zapoznać, wszystko. Jest fajnie opisane, zobaczcie. I jest taka fajniutka mapka. A traska, którą tu wytyczyłem, ona... A właśnie, tam skręca w lewo. I tak prawdopodobnie będę kawałek jechał tym single trackiem, ale... No, liczę, że chyba nie trafię na nikogo. W razie czego światełko jest z przodu, to... Będę zjeżdżał, że tak powiem, szybko. Trasa idzie w lewo, ale... My pójdziemy tu prosto. Zgodnie z moim tutaj, moją rozpiską po prostu. A te Bigfooty sobie zostawimy na inną okazję po prostu. Także ja tutaj się wbijam. A
wiecie co, ja chyba zmodyfikuję troszkę moją trasę, bo to nie wygląda za dobrze. Tu raczej jest nierozjeżdżone w ogóle przez rowerzystów. No, spójrzcie na to. Rzadko kto tutaj jechał. Pojadę tą drogą główną po prostu, już nie będę kombinował. I tak się dzisiaj najeździłem sporo po tych różnych wertepach i tak dalej. Także odpuszczamy sobie tutaj ten skrócik, bo na mapce to jest po prostu alternatywa do tej nudnej drogi, takiej nudnej, no po prostu tej szutrówki takiej, która tu szła prosto. To jest chyba węglowy trakt, czy jakoś to się tam nazywa. I pójdziemy sobie, pojedziemy tą główną drogą już tutaj do Oliwy na dół. Pora zmienić kartę w kamerze, w sensie na nową zupełnie, bo stara zaczyna siać błędami. Te komórki uległy zniszczeniu i wyskakują błędy, że po prostu plik jest uszkodzony. Już drugi raz to się zdarzyło. No i to trzeba po prostu wymienić kartę na nową i tyle. A tutaj mamy już drogę węglową. No i do Oliwy powinienem dojechać tą drogą właśnie. Znaczy na pewno dojadę tą drogą do Oliwy już. Kilka danych statystycznych, bo powolutku będziemy konić, zamykać ten odcinek. MTB. Mniej więcej 6 godzin zajmie całość dla mnie, bo jeszcze kawałek do domu mam, ale tutaj już ten las się niedługo będzie kończył. No i jaka jest to trasa, takie podsumowanie, więc powrót jest głównie taki już mniej hardkorowy. Ja wiem, że to dla wyjadaczy MTB to może jeszcze większe są hardkory, ale myślę, że dla 90% z was trasa będzie wymagająca. Zapamiętacie ją na pewno, bo sporo będzie podejść z rowerem, kilka technicznych zjazdów, które być może zejdziecie z rowerem zamiast zjechać, jeśli oczywiście będziecie trzymać się tego GPX-a. Ale trasa jest widokowa, taka na zmęczenie. No właśnie, żeby poczuć, że mamy rower MTB, a nie gravela. Jak to teraz obecnie jest taki trend właściwie częsty, że na rowerze MTB się jeździ trasy o takie jak ta tutaj. A tak przecież nie musi wcale być. Także zapraszam was na tą przejażdżkę, na tą wycieczkę, właściwie taką podróż trochę w nieznane. Wyciągnijcie jakieś rowery MTB i odświeżyć sobie trzeba właśnie takie typowe bezdroża. Także zapraszam was na kolejne odcinki, ja powolutku będę kończył. Tutaj jeszcze przejedziemy ten kawałek. Warto dać sobie trochę czasu też na podziwianie widoków, może na zjedzenie czegoś. Ja dzisiaj kanapek żadnych nie wziąłem. Jadę o jednym bidonie i izotoniku, takim lekkim w dodatku. Więc tak trochę czuję, że jadę na tych tłuszczach jakby samych, bo widzę, że nie mam aż tak dużo węglowodanów, już glikogenu zgromadzonego. To wszystko się wypaliło, wzięło. Na tych podjazdach, podejściach
Ale cóż, trzeba zregenerować siły, bo wiecie, kwas mlekowy ma taką właściwość, że on potem z powrotem zamienia się w glikogen, więc de facto przy takim rozkładzie sił odpowiednich i lekkim dostarczeniu glikogenu gdzieś tam z pożywienia, może to być właśnie izotonik, no to można produkować cały czas sobie te węglowodany w takiej w miarę rozsądnej ilości, żeby zasilić po prostu mięśnie. No dobra, lecimy w dół i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.